Cześć, moi drodzy, z tej strony Kazak z Damasku. Ojej, patrzę, że ten epizod może być ciężki, bo choroba jednak walczy, walczy, ale spróbujemy się nie poddać. Nawet wyjdziemy, ale teraz proszę, przemówi, przypomnij. To będzie ciężko, ale spróbujemy. Będę walczył, będę walczył. Głos się powinien to przydać. Widzę, że muszę to szybko wziąć i może będzie lepiej. Zobaczmy. Oczywiście zachęcam Was do zostawienia jakiejś łapki, komentarza, no i subskrybowania kanału, abyście mogli być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Dobra, idziemy, idziemy. Na łódkę. Płyniemy. Mimir, czemu Freja napluła ci w twarz? Lepiej powiedz o Baldurze. Twierdzi, że nie można go zranić. Ano, Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia, fizyczne i magiczne. Przechwałki Boga. Każdy ma jakąś słabość. Obawiam się, że nie on. Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia, fizyczne i magiczne. Przed chwilą to powiedziałeś. Ach tak? Skąd czerpie swoją moc? Cóż, o ile pamiętam, chodziło o zaklęcie? Mimir? Trochę mi się jeszcze miesza we łbie. Potrzebuję chwili, żeby dojść do siebie. Oby się nie popsuł. Nie masz się, niedługo stanie na nogi. Będę wolić oczywiście. Jesteśmy na jeziorze. Świetnie, przybij obok mostu. Głowo, jak porozumieć się z wężem? Na środku mostu jest platforma z rogiem. Zanieś mnie tam. O, wreszcie! Ten róg! No. Ale jest. A, w tej stronie. Dobra, ruszymy do tamtej. Z wężem pogadam sobie. Dobrze, przytknij moje usta do rogu. Dobra. Kazał wznieść ten posąg na cześć Thora. A biorąc pod uwagę, że wąż świata nienawidzi Fiuta jak mało kogo, pewnie musiał mu się znudzić jego widok. Ale czy to nie boli? Ja, on i Thor mają ze sobą nieco burzliwą historię, a przynajmniej będą. Pewnie widok jego gęby był gorszy niż perspektywa kawału kamienia przechodzącego przez bebechy. Mam o to zapytać? Życz mi szczęścia. Jormohin mimi. Nie wyszedłem z wprawy, pamiętam. O nie, to nie tak. Mokunor hutunku. Rozumiem wasz ból. Pomoże. Nic ważnego. Co on robi? Upewnia się, że pójdziemy
w dobrym kierunku. Posłuchajcie. Potrzebujemy dwóch rzeczy, żeby dostać się do świata gigantów. Najpierw musimy poznać runę, która otwiera drogę do Jotunheimu. A potem musimy ją wyryć w specjalnej bramie. Tej na górze, gdzie cię spotkaliśmy? Zgadza się. Jednakże giganci w swej niezmierzonej mądrości sprawili, że żadne zwykłe dłuto się nie nada. Potrzebny jest czubek magicznego dłuta. Na szczęście wiem, gdzie jest. To niedaleko. Przez moment wyglądał na wściekłego. A, to! Myślał, że jesteście przyjaciółmi Odyna. Wybaczcie, nigdy nie mówiłem w tym języku na trzeźwo. Dzięki. Spójrzcie! Woda opadła jeszcze niżej. Odsłoniła więcej elementów wież i posągów. I widzę kolejne miejsca do zbadania wzdłuż brzegu. Gdzie jest to dłuto? Znajdźcie łódź i wyruszamy. Gdy dotrzemy do łodzi, możemy ruszyć na poszukiwanie dłuta albo trochę pozwiedzać. Znam się na ciebie w tej kwestii. Moja łódka. Wiecie co? Co się za tym kryje? Żaden ziemski klucz ani siła nie mogą sforsować tego zamka. Także zapomnij. A, super. Szybko sprawdzę, że coś jest. Albo może nie. Muszę biegania, jak się kryje. Płyń w stronę posągów wioślarzy i przepłyń między nimi. Mimir, nadal nie wiem, czemu Freja napluła ci w twarz. Cóż, w dużej mierze obwinia mnie za swoją obecną sytuację. Nie całkiem bez powodu. Sięga to czasów wielkiej wojny między Asami i Wanami. Przed nią Asowie zawsze wygrywali z łatwością, ale Wanowie okazali się godnymi przeciwnikami, którzy ich poważnie zranili. Obie strony poniosły olbrzymie straty. A mówiąc wprost, wielu z nas miało już dość wojen i uważało je za bezmyślne trwonienie życia. Dosyć. Żadnych historii podczas marszu. Skupmy się na drodze. Rozumiem i popieram. Nazbyt wcześnie. Dokończę później tego świata. Wędrowcy ze świata żywych! Moja droga Gulwik mnie woła. Słyszę jej porozrzucane kości. Ich pieśń udręki. Błagam was, odnajdźcie szczątki mojej Gulwik. Mamy pozbierać jej kości? Fuj! Magia Seidr Gulwik nie zna ograniczeń. Zjednoczy was z tymi, których straciliście. Naprawdę? Jak? Chłopcze. Wyczuwam twój żal, chłopcze. Nie obawiaj się. Jej magia jest dość silna, by zbudować most między życiem i śmiercią. Choćby na krótką chwilę. Chłopcze, idziemy stąd. Zabrali 3 kości mojej słodkiej Gulwik i rozrzucili je wokół jeziora. Przynieś mi jej kości, chłopcze. Gulwik cię wynagrodzi. Pomyślimy. Aż widzę, że będę atakować, bo nie bez powodu jest tyle życia naokoło. A, dobrze. Tu to powinno być przed nami. Za tą bramą. Jazda! Zatrzęsło! Ojej! Uwaga!
i lecimy dalej. Poszukamy tych kości. Po co? Nie słuchałeś? Spotkamy się z mamą. Jeśli będziemy się rozglądać... Co chcesz, chłopcze? Ja nie zamierzam wytężać sił na próżno. To dłuto, którego szukamy. Co to jest? Cieszę się, że pytasz. Mam tu ciekawą historię. Żył niegdyś gigant imieniem Tamor. Naprawdę gigantyczny gigant, który mimo swych olbrzymich rozmiarów był bez wątpienia najwspanialszym kamieniarzem, jakiego znał ten świat. Dumny Tamur pragnął pewnego dnia przekazać swą rozległą wiedzę synowi, ale młody Hrimtur miał duszę wojownika. Być może ojciec bał się za bardzo, a może syn za mało. Tak czy owak, drobna sprzeczka przerodziła się w kłótnię i przepracowany ojciec, bum, uderzył syna. Hrimtur uciekł w ciemną noc. Czując wielki żal i wstyd, Tamur ruszył za potomkiem, ale że był roztrzęsiony, wkrótce całkiem zgubił drogę pośród pustkowi Midgardu. Niestety, zwrócił na siebie uwagę kogoś, kogo nie chciał spotkać samotnie w nocy z dala od domu. Tora. No i co było dalej? Zobaczysz. Jak to zobaczę? Thor go zabił. O nie. Upadł na wioskę? Ano. Upadając, Tamur zmiażdżył urocze miejsce, w którym czczono Vana o imieniu Njord. Thor zawsze twierdził, że to zaplanował. Ale tak naprawdę sukin kot po prostu miał fart. Z tym stworem nie ma żartu. Zajmiemy się nim we dwóch. Bardzo, bardzo wielkiego dłuta.
tych żadnych nie mogę stworzyć jeszcze? Zabie... Kryształ w pierścieniu wygląda obiecująco. Truma! Nic się nie dzieje. Bracie, kryształ znów się napełnił. O, niezła sztuczka. Dzięki. Jego pomysł. Ładnie. Co się stało z ocalałymi? O, Tamur był lodowym gigantem. Gdy umierał, zamroził wszystko swym ostatnim oddechem. Czy to mogę zrobić, czy nie? Truma! Nie, pomogę. Zamknięte magią. Wspieranie, powiem wam, tu jest. Wow, ładnie. Tam jest. Znajdźcie czubek tego dłuta, potrzeba nam jego magii. O tym wilkiem pójdzie tam? Robisz coś takiego. Poczekaj, wrogowie, przed nami! Co robimy? Kryształ światła z Alfheim. Ciekawe, co robi. Mogę działać. Truma! Atreusie, do mnie! Dobra, idę. Tak, spokojnie, to nie jest twój pokarm. O, o, o.
Gdzie są nowe pieczęcie? Czekajcie, przewróćcie mi zdraźnie, czy jak będzie? A, wyłączam. A, odstawić się tylko. Na górze! Widzisz? Znaczy... Możesz to odczytać? Tak jest. Njordowi zwracamy dary morza. Ach tak. Rybacy wierzyli, że Njord uspokaja dla nich wiatry i fale. Chwalili go za to i oddawali mu cześć. Nie mogę? Czy może Arteus może? Liosta! Dobra, mamy drugie. Tak, jest trzecie. To podstawa kryształu, który widzieliśmy. Ale jak go ściągnąć? Drzewa świata! Przydadzą się! Czy to było dobre jedyne? Tak, co tutaj? Okej. Szybko tutaj, tak? O, udało się. Nareszcie. Szybko dalej, mam 5 minut, żeby zobaczyć coś więcej w fabule. Zmor! Co za poczwary! Lądowy atak!
walka przed nami. Jak tam dotrzemy? Mam pewien plan. Naprawdę? Nie udawaj zaskoczonego. Bez urazy, bracie. Ale nawet Thor z Mjolnirem w garści by się przez to nie przebił. Widać, Thor jest głupcem. To może być zabawne. Chłopcze! Ominąłeś kilku wrogów! Jest!
patrząc, widzę, czasowo idealnie zbieraliśmy lokat odcinek do wiele końca, wydobyk. To już będzie tak więc. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie was jakiegoś takiego komentarza. I oczywiście dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują, no prośba o subskrypcję. Dobijamy teraz, patrzcie na dzień obecny do 200 subskrypcji i mam nadzieję, że ruszę dalej. Mimo, że mój głos powoli zawodzi, mam nadzieję, że jednak uda mi się obronić. Dobrze, to tym jest jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się niebawem.